Adamus, czy ty zawsze swoje urodziny obchodzisz tak hucznie? Tak, i powiem, zrobiłem największą głupotę, jaką mogłem, czyli zacząłem już wczoraj. I teraz łapię równowagę, ale fajnie, bo ludzie, którzy przychodzą, dają mi dużo energii, więc będzie bardzo dobrze. Zawsze w klubie, nie pamiętam od kiedy, ale no tak już ma DJ, że odpoczynek, wakacje to swoją drogą, ale dzisiaj zdecydowanie imprezujemy. Jak się dzisiaj bawisz? Bardzo dobrze, no jakby nie było, DJ Adamus jest dobrym DJ-em, także dlatego też tutaj jestem. Zresztą zawsze u Adama na imprezach, czy urodzinowych, czy nie tylko, jakichś takich, gdzie po prostu gra, bawi się sobie dobrze, jest fajne towarzystwo. Od dawna się przyjaźnicie? No myślę, że jakieś 15 lat, coś takiego. Ostatnio widujemy się trochę rzadziej, bardziej elektronicznie, jakieś tam portale i tak dalej. Dlatego tym bardziej, tym milej spotkać się jakby na żywo. Takie towarzystwo, taki klub, więc no, zabawa super, a dopiero się zaczyna. Bardziej tak chillowany z boku, widzę stary znajomy nagle tu, które po prostu mało wyjdzie na miasto, ale tu widziałem właśnie Rafał Maszlak z Tańcu Jazdami, Artur Hamski z teatru i no, trochę gadamy, plotkujemy po prostu, tak. No i teraz no, zobaczymy, czy mnie nosi do tańczenia. Super, właściwie niedawno przyszliśmy, ale impreza się rozkręca, myślimy, że będzie super, na pewno. Super, na razie posilam się szampanem, tak na spokojnie, ja bardzo lubię szampana. Przygotowuję się do występu, bo będę dzisiaj śpiewała, a potem idę w tanie. Atmosfera jest ogólnie bardzo, no okej, także się bawię dobrze.